Cześć kochani, witajcie na kanale Wheel of Nace, to znowu ja Natalia i dzisiaj zapraszam Was na takie kolorowe letnie zdobienie, do wykonania którego użyjemy żelu X-White Dry Topu hybrydy Chica Banana, żeli Arte Brillante w kolorach Like a Princess i Black Poison, kawałeczka gąbeczki do ombre i buffera 100 na 180 oraz pędzelków Master Art 006, 003 i sondy. No i oczywiście jeszcze efektu syrenki w kolorze klasycznym. Ja rozpoczynam od tego, że cały wzornik pokrywam sobie bardzo, bardzo dokładnie żółciutkim, banankowym kolorem Chica Banana i jest to kolor hybrydowy. Ja tą hybrydę utwardzam w lampie przez 30 sekund i na dół wzornika nakładam odrobinę żelu Arte Brillante Like a Princess i ładnie przecieniowywuję sobie gąbeczką ten kolor z tym żółtym bananowym, który jest u góry. Kiedy przejście w moim ombre już jest płynne, to utwardzam je w lampie przez 30 sekund i dokładam sobie kolejną warstwę tego koloru. Również ją tutaj przecieniowywuję. I kiedy cieniowanie już jest ładne, to całość wkładam do lampy na 30 sekund. Na sam dół jeszcze odrobinę sobie dokładam tego koloru i również go rozcieniowywuję. No i utwardzam w lampie przez 30 sekund i wzornik pokrywam dokładnie dry topem. Dry top wkładam do lampy na 30 sekundek, a po wyciągnięciu z lampy całą powierzchnię wzornika dokładnie matowię sobie. Pył z matowienia usuwam sobie za pomocą cleanera Wipe Off i teraz na wzornik nakładam sobie żel Arte Brillante Black Poison i robię to pędzelkiem Master Art 006. Zaczynam od takiej podłużnej linii wzdłuż całego wzornika, a później symetrycznie po obu stronach wzornika domalowuję sobie różne kształty geometryczne. Sondą gdzieniegdzie dodaję sobie kilka kropeczek i również robię to za pomocą żelu Arte Brillante Black Poison. Kiedy kontury mam gotowe, to utwardzam je w lampie przez 30 sekund i następnie niektóre elementy wypełniam sobie białym żelem X-White. Na wieczko po jakimś żelu nałożyłam sobie odrobinę żelu Arte Brillante Like a Princess. Do niego dosypałam troszeczkę efektu syrenki w kolorze klasycznym i całość ze sobą porządnie wymieszałam, uzyskując taki ładny różowy, brokatowy kolor. Ten nowo powstały kolor również nakładam sobie tutaj do wnętrza tych wszystkich kształtów geometrycznych. Następnie całość utwardzam w lampie przez 30 sekund. No i tutaj jeszcze postanowiłam dodać sobie żelu X-White w środki tych czarnych kropek. Żel X-White na koniec utwardziłam przez 30 sekund i tak wygląda już gotowe zdobienie.